Pierwsza edycja Business Mixer za nami. Kontakty i relacje to jedne z najważniejszych czynników decydujących o efektywności prowadzonego biznesu. Z drugiej strony czas to pieniądz, więc okazja do poznania jak największej ilości potencjalnych partnerów w jednym miejscu i czasie to rozwiązanie idealne dla każdego przedsiębiorcy. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom łódzkich przedsiębiorców, Łódzka Izba Przemysłowo-Handlowa zorganizowała pierwszą edycję wydarzenia o nazwie Business Mixer. Ideą wydarzenia opierającego się na znanej konwencji Speed Business Dating, czyli szybkiej randki biznesowej, jest integracja regionalnego biznesu, umożliwienie nawiązywania nowych relacji, a co za tym idzie rozbudowanie sieci kontaktów oraz rozwoju nowych inicjatyw biznesowych. Panie prezesie, jak ogólne wrażenie po tym całym Business Mixerze? Bo jak widać, jest to bardzo duża, że tak powiem, impreza, jest dużo zainteresowanych. Jak to wygląda, że tak powiem, tutaj na miejscu od środka? No to tak najlepiej to pytać nie mnie, chociaż ja tu dzisiaj byłem też bardziej służbowo ze swoją firmą i z tego punktu widzenia jestem bardzo zadowolony, bo poznałem paru fajnych ludzi, parę fajnych firm z regionu, a do tego od ludzi, których wydawało mi się, że znam świetnie, dowiedziałem się o ich nowych działalnościach i to chyba o to chodzi. Natomiast tak naprawdę należałoby pytać uczestników, czy są zadowoleni. Owszem, udało mi się już z paroma porozmawiać. Myślę, że oddźwięk jest coś dobry. Teraz nasuwa się takie naturalne pytanie dla pana jako organizatora oraz właśnie dla osoby, które też tutaj wystawia się. Czy Łódź jest dobrym miejscem dla prowadzenia własnego biznesu oraz do rozwijania swojej własnej przedsiębiorczości? Łódź jest tak samo dobrym miejscem jak i każde inne, bo tak naprawdę to zależy od przedsiębiorców. Jeśli chodzi o prawo, które nas dotyka, czyli to, co może ulepszyć, pogorszyć, to ono w całej Polsce jest takie samo. Łódź ma parę plusów, które teraz widać. Ma dynamiczny w tej chwili rozwój, ma wspomagający ten rozwój samorząd, więc z tego się należy cieszyć i pod tym względem. Czy łodzianie są inni? No może bym trochę ryzykowne było mówić, że mamy gdzieś tam w żyłach ten pierwszy łódzki biznes, który tworzył to miasto, ale chcę w to wierzyć, że tak jest. Jakie są pani wrażenia z Business Mixera jako uczestnika? No ja mam taką trochę niewdzięczną rolę, bo trochę uczestnik i trochę organizator, więc mogłam też od tej strony takiej praktycznej zobaczyć, co tu namieszaliśmy. I tak, bardzo dużo wartościowych spotkań, naprawdę około 30% kontaktów to są realne kontakty, które mogą się przełożyć na biznes, bo już rozmawialiśmy bardzo konkretnie o konkretnym biznesie. To no, uważam, że to jest duży odsetek. No cóż, no, atmosfera bardzo pozytywna, wszyscy radośni. Myślę, że impreza się uda. Patrząc tak ogólnie, jak pani ocenia, czy Łódź jest dobrym miejscem do prowadzenia własnego biznesu, do rozwijania własnych idei, takich przemysłowych, gospodarczych? Jak tam to wygląda? No Łódź jest ciężkim miastem, niestety. Mam wrażenie, że mamy takie dwie przeszkody. To są czasem zalety, czasem przeszkody. Bliskość Warszawy powoduje, że jednak jesteśmy tym numerem dwa tutaj w tym regionie zawsze. Warszawa numer jeden. Będzie jeden, ale z drugiej strony wszyscy postrzegają, że Łódź jest dosyć blisko, łatwo do niej dojechać, w związku z tym tutaj można taniej otworzyć biuro, otworzyć oddział, taniej zatrudnić ludzi, co niestety właśnie jest również naszą bolączką, no bo mamy być tańsi w założeniu. A porównując moją branżę, w Warszawie jest kilkanaście hoteli pięciogwiazdkowych, kilkadziesiąt czterogwiazdkowych, więc de facto tam ceny potrafią być niższe niż w Łodzi, gdzie tych hoteli są trzy czy cztery, no pięciogwiazdkowego żadnego nie mamy, tak? Więc one po prostu, jest większa konkurencja w Warszawie, ceny potrafią być niższe. Ale rozumiem, że czekamy już na następną edycję Business Mixera, po to, żeby właśnie ten rynek pobudzić i po to, żeby właśnie tą przedsiębiorczość w naszym mieście pobudzić. Oczywiście, że tak. My wierzymy w Łódź, ja wierzę w Łódź, Łódzka Izba Przemysłowo-Handlowa tym bardziej wierzy w Łódź i chcemy tu ten biznes bardziej rozwijać i wnieść go na taki poziom już też europejski.
Polski, tak? Powiedzieć, że my tu naprawdę świadczymy usługi wysokiej jakości. Dużo firm ma swoje oddziały produkcyjne. Mamy bardzo dobrze wykształconych studentów, już absolwentów studiów, także fajne zaplecze też kadrowe. Lokalizacyjnie jesteśmy na skrzyżowaniu autostrad jedynym praktycznie. No, jest jeszcze jedno, ale ono właściwie się nie liczy w Polsce. Jeszcze się nie liczy, potem się będzie liczyło. Także no, naprawdę same zalety prowadzenia biznesu w Łodzi. Tu Łódź, tu biznes. Tu Łódź, tu biznes.